tego odcinka dowiesz się m.in. jak wygląda praca konceptartysty, jakie umiejętności powinien mieć konceptartysta, czy wykształcenie i talent się liczą, jak powinno wyglądać portfolio konceptartysty i jakich narzędzi używa na co dzień. Dużo, dużo więcej, dlatego zostań z nami do samego końca, ponieważ przed Tobą bardzo interesująca rozmowa. Witam Cię w podcaście Klaudii Borowiec. Mam przyjemność zabrać Cię w podróż przez różne zakątki szeroko pojętej sztuki. Do programu zapraszam gości, którzy chętnie dzielą się ekspercką wiedzą, by dostarczyć Ci dużej dawki inspiracji i motywacji do działania. W tym odcinku rozmawiam z Damianem Rozpękiem, który na co dzień pracuje jako konceptartysta, w branży już działa od 10 lat, aktualnie pracuje w firmie Attractive Games. Zapraszam na rozmowę z Damianem. Miłego słuchania. Witam Cię, Damian, w podcaście. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzień dobry. Ponieważ mamy ograniczony czas dzisiaj, to od razu będę przechodziła do sedna. Na czym polega Twoja profesja? No więc jestem konceptartystą, czyli takim grafikiem, który projektuje, no, zgodnie z nazwą, koncepty do gier komputerowych. No i być może ktoś tutaj ogląda, już mniej więcej się orientuje, że w procesie tworzenia gry są takie etapy. No najpierw są pomysły, potem się te pomysły gdzieś tam przetwarza i na końcu dopiero gotowy produkt. To nie jest tak, że jak na przykład musi być jakieś biurko w grze, to ktoś od razu je w 3D ze szczególikami wyrenderował, tylko najpierw trzeba było kilka szkiców szybkich zrobić, potem do tych szkicy pewne zmiany powprowadzać, no i to jest właśnie koncept art. Tak powiedziałem do gier, ale to też w filmach i w innych dziedzinach też może występować. Czyli taki etap wstępnych projektów. Mm-hmm. Czyli powiedzmy, ta Twoja profesja daje Ci możliwość pracowania i jakby w branży gier komputerowych, a tak samo w branży filmowej, czy innych branżach, gdzie ten koncept jest potrzebny. Ja osobiście nie miałem okazji pracować jeszcze przy filmach, to znaczy przy kilku animacjach brałem udział, ale tam raczej jako ilustrator, a nie jako konceptartysta akurat, ale tak, to też istnieje w filmach. A na czym polega Twoja praca? Jak ona wygląda od środka? Okej, więc od środka. Zazwyczaj przy tworzeniu gry jest tak zwana dokumentacja, czyli taka Biblia napisana specjalnie do danej gry, która zawiera wszystkie szczegóły, jak ta gra ma potem wyglądać. No i trzeba się z nią dobrze zapoznać. No i potem wytycza się na kolejne tam etapy czy okresy, na jakiś konkretny czas ograniczony, w którym ma być wykonane ileś projektów danej postaci, danego mebla, danego budynku, statku kosmicznego, co tam jest potrzebne. No i trzeba się trzymać danego opisu. Różni się to od ilustracji tym, że ilustrator już na podstawie konceptów musi zrobić coś, co będzie fajnie wyglądało, powiedzmy, na plakacie, na tapecie w telefonie. A konceptartysta ma zrobić coś, co mogłoby faktycznie działać w prawdziwym świecie. Więc musi zwracać uwagę na to, gdzie narysuje gwóźdki, w którym miejscu coś zawiąże sznurkiem, czy silnik jest skierowany do przodu, czy do tyłu, czy tego typu rzeczy. Że jak bohater w zbroi podniesie rękę do góry, to jakiś tam kolec na niej nie przebije mu głowy na wylot. No to jest tego typu praca konceptartysty. Wszystko musi działać. Czy w takim razie robisz jakiś research przed? Jak pewne elementy powinny funkcjonować jakoś też technicznie, pod względem technicznym? Tak. To jest codzienność w konceptarcie, no bo ja nie jestem mechanikiem, nie jestem szewcem, nie jestem krawcem, nie jestem stolarzem, ale projektuję wszystkie te rzeczy. Więc żeby wiedzieć, jak one są połączone, muszę po prostu obejrzeć masę różnych zdjęć, porównać ze sobą, często znaleźć jakieś gotowe projekty, i potem zaadaptować je do tego, co jest w dokumentacji gry. Powiedzmy, że gra na przykład będzie się dziać w kosmosie, no to nie mogę takiego dzisiejszego nowoczesnego stołu, powiedzmy, ale z Ikei tam wsadzić, tylko ja muszę zobaczyć, jak on jest skonstruowany, gdzie ma wbite gwóźdki, gdzie ma bolce, gdzie jest klejony i na tej podstawie gdzieś tam sobie to przełożyć na jakiś bardziej modernistyczny projekt, na coś, co mogłoby w kosmosie mieć sens. No wiadomo, to jest częściowo research, częściowo wyobraźnia, ale im więcej researchu, tym bardziej to potem ma sens.
No i tutaj jakby tą wyobraźnię gdzieś tam nakierowuje na coś, co działa, a nie tylko wygląda. A nad jakimi projektami pracujesz zwykle? To są właśnie takie bardziej abstrakcyjne projekty, czy realistyczne gry? To znaczy tak, w tym momencie ja jestem zatrudniony w pewnej firmie na pełny etat, no i tam pracujemy nad jednym konkretnym, dużym projektem, ale co do niego nie mogę zdradzić nic, bo jest jeszcze nie ten etap Ale i pracuję tam. nad dużym projektem. Ale Nie, tam rozumiem, rozumiem. podpisuje się przy takich projektach Tak. klauzule poufności, takie kary są, że wolę po prostu nic nie mówić, bo będzie bezpieczniej. Ale w przeszłości pracowałem nad jedną grą na przykład na telefon. Tam jakieś wiewiórki, które skakały na spadochronach. No i to mogę akurat opowiedzieć, jak to wyglądało. Tam po prostu chcieliśmy zaprojektować na przykład skórki, skiny do tych postaci, żeby ktoś mógł sobie dokupować, że gra była za darmo, ale można było sobie dokupić, żeby ta postać miała na przykład kowbojski kapelusz. No ja wtedy jeszcze chodziłem sobie do technikum i tylko sobie tak dorabiałem w ten sposób, więc na lekcji matematyki miałem zeszyt otwarty i naparzałem te wiewiórki w różnych strojach. No i po prostu na ilość, że tak powiem, że im więcej pomysłów, tym lepiej, no bo potem z tego trzeba powybierać i dopiero te wybrane pomysły rzeczywiście trzeba narysować już tak bardziej starannie, no nie? Więc bardzo pierwszy etap, initial drawing, to jest bardziej na ilość nastawiony. Chociaż dobrze, tym lepiej, jeśli będzie się od razu trzymać tej konwencji, która jest opisana w dokumentacji. No i potem się przechodzi do kolejnego etapu, gdzie się już to szlifuje, gdzieś tam te wybrane, trzeba zaznaczyć, z jakiego materiału są wszystkie rzeczy, no bo trzeba pamiętać, że wszystkie te koncepty, zazwyczaj no, gry są w 3D, więc trzeba to wszystko wyrzeźbić potem. No i założenie jest takie, że idealny koncept artysta to będzie taki, którego koncept, jak widzi osoba od 3D, to nie musi już o nic dopytywać. Ona widzi koncept i rzeźbi, i wszystko jest tak, jak trzeba. Więc warto zaznaczyć, z jakiego materiału co jest wykonane. No i można nawet to napisać. To nadal jest akceptowalne i nadal wszystkim pasuje, ale fajnie, jeśli się po prostu nauczy, jak rozróżniać tam kreską materiały, żeby materiał, który jest metalowy, miał inne rozbłyski, a materiał, który jest jakiś drewniany, na przykład miał jakieś tam no, te kreseczki, tą teksturę świadczącą o tym, że to jest drewno. Więc na takim etapie już się robi tak zwany render, czyli dodaje te szczegóły. Można dosłownie wrzucić jakieś zdjęcia tekstur, najlepiej z legalnego źródła, żeby nie mieć potem żadnych problemów, i dodać jakieś cienie, żeby też pokazać grubość bryły, żeby było wiadomo, w którym miejscu coś się zagina, a w którym jest okrągłe albo proste. Tak, koncept art to jest taki projekt, który musi być bardzo czytelny. Musi być wiadomo, co gdzie jest, jak to działa, po to, żeby dało się to potem wprowadzić w życie. A jakich programów na co dzień używasz? Jestem bardzo ciekawa, no bo koncept artysta kojarzy mi się właśnie z taką bardziej pracą 2D. Czy to prawda? W dużej chyba większości, chociaż istnieją też koncept artyści 3D, bo można też w 3D wyrzeźbić taki szybki blockout, czyli mało szczegółowy model i na tej podstawie wybrać. Ja do tej pory nie miałem okazji współpracować gdzieś z kimś, kto by był koncept artystą 3D. Raczej od 3D osoby to już przekładały koncept arty w dwóch wymiarach na ten taki docelowy, ale też słyszałem o tym, że coś takiego istnieje. A A pytanie było o programy. o programy, to jestem Nie ciekawa właśnie, odpowiedziałem. no bo pewnie zaczynasz tak jak mówiłeś, od takiego zwykłego szkicowania na papierze, natomiast jak to później wygląda, jak to przekładasz później, to pewnie używasz jakichś programów komputerowych, Tak, które ci tam znaczy ja wspomagają. nie szkicuję na papierze, bo Nie? jakby szkoda czasu na to, żeby to przekładać potem dalej. Aha. Mam tablet graficzny, dosyć stary, Intuos, to jest CTH480, jakiś no-name praktycznie. Firmy Wacom, ona jest taka dość solidna. I no i Tak. drugie źródło moje do rysowania, drugi tablet to jest iPad. iPad też jest bardzo dobry, chociaż zauważyłem, że one mają do różnych celów, mają różne lepsze zastosowania. Na przykład iPad, ponieważ ma ekran i mnie wyświetla to, co rysuję,
dużo łatwiej na nim takie gładkie linie narysować. Więc jeśli mam narysować coś z takim gładkim line artem, no to bym preferował na iPadzie to malować, albo na jakimś tablecie ekranowym, na czymś, co mi wyświetla bezpośrednio to, co rysuję. Natomiast do malowania, do nakładania kolorów, cieni i tak dalej, wolę mieć jak największy ekran. Więc no, nie wiem, ile by mnie kosztował taki tablet, który by był ekranowy i miałby, nie wiem, 40 cali, czy takie coś w ogóle istnieje. Więc wolę sobie na tablecie, który nie ma ekranu, rysować, a patrzeć na wielki, wielki monitor, telewizor, na którym wszystko dokładnie widzę. No i ten Intuos ma trochę lepszą czułość. To znaczy, że bardziej rozróżnia, czy mocno naciskam, czy delikatnie. Co przy malowaniu też jest bardzo ważne. Przy kresce jest ważne, żeby ruch był płynny, albo żeby program pozwalał na wygładzenie kreski, a przy malowaniu ważne jest, żeby bardzo dobrze czytał siłę nacisku, no i żebym widział dużo naraz. To też w kontekście kolory inaczej wyglądają. Jak za mocno przybliżę, to będę myślał, że rysuję coś, co fajnie współgra z resztą, potem oddalę i okazuje się, że to w ogóle nie działało, trzeba to zamazać i jeszcze raz narysować. A programy same, bo nie odpowiedziałem na pytanie. Na komputerze używam Krity. Krita jest darmowa, ma większość tych samych funkcji co Photoshop. Nie dlatego, że jest lepsza od Photoshopa, tylko dlatego, bo jestem skąpy. A na tablecie używam Procreate'a. On tam nie pamiętam, ile jest, jakoś 5 dych kosztuje, jest bardzo tani. Procreate, no, na tableta nie ma lepszego programu niż Procreate. I czy ten program jest z licencją taką dożywotnią, czy musisz to subskrybować, nie wiem, odnawiać co rok? Nie, to się jednorazowo kupuje. Tak? Bardzo ciekawe. A jak wygląda ten proces od powstawania jakiegoś konceptu? Dostajesz pewnie rozpiskę, jak ten, tak sobie ja to wyobrażam, jak co jakby jest wymagane przez klienta, później ty nad tym pracujesz, ale do jakiego etapu pracujesz? Do jakiego momentu jesteś w to zaangażowany? To tak, to są w sumie dwa pytania. To ja odpowiem najpierw na pierwszą Tak, część, jak dobra. wygląda proces. Rozłóż Tak, to na rzeczywiście czynniki jest. pierwsze. Jest wielka, wielka dokumentacja, biblia gamingowa, no i trzeba zapoznać się w ogóle na samym początku projektu z całością, żeby wiedzieć, jak to się wszystko łączy ze sobą, żeby nie zrobić potem takiego błędu, że jeden fragment dokumentacji się zgadza z tym projektem, a na przykład do drugiego to już nie pasuje. Ale potem, jak już przechodzi się do rysowania, to trzeba solidnie przeczytać i sobie zrobić jakieś notatki z tego, co jest w dokumentacji napisane. Bardzo często oprócz tego, co jest napisane, jeszcze słownie się uzgadnia szczegóły, no bo na bieżąco już podczas produkcji pewne rzeczy wychodzą i szczegóły jakieś. Programista może powiedzieć, wiesz co, musisz to zrobić tak i tak, bo inaczej mi będą te dwie rzeczy kolidować. Grafik 3D powie, nie możesz zrobić tego tak i tak, bo mnie zamęczysz, ja to będę rzeźbił 40 lat, a nie 5 minut. Więc dostaje się wskazówki z różnych stron. No i ja wtedy robię research, czyli pierwsze co, no to tam Pinterest albo jakieś inne strony ze zdjęciami i zbieram sobie taką kolekcję jeden obok drugiego zdjęć, jakieś tam szybciutkie szkicyki na przykład, żeby sobie zaznaczyć, że aha, w greckiej, tam powiedzmy w greckich dekoracjach często jest ten taki symbol tej takiej kwadratowej spirali, czy jak to się nazywa, no to ja sobie gdzieś tam na boku już tak szybciutki taki rysuneczek, żeby sobie zapamiętać, że ten szczegół się rzuca mi w oczy, to nie? Albo że na przykład, nie wiem, w jakimś tam futurystycznym często są silniki w kształcie jakiejś łzy, no to też sobie tą łezkę zaznaczam i żeby takie szybkie, szybkie zapamiętanie, wyłapanie szczegółów, które mają znaczenie. No i tutaj też jest ważne potem, żeby zdecydować, jak podchodzi się do tematu samego konceptu, czy on ma być na przykład w rzutach zrobiony, czyli widok z przodu, widok z boku, widok z góry i tak dalej, czy na przykład ma być w jakiejś perspektywie. No i ja tutaj preferuję izometrię, no bo ona pokazuje i bok, i górę, i przód naraz. A też nie robi takiego zamieszania jak rysowanie w perspektywie, że to, co jest dalej, jest mniejsze, że trudno to potem sobie jakoś poprzesuwać, że gdyby się okazało, że chcę połowę uciąć i ją przesunąć naprzód, no to nagle muszę rysować ją od nowa, a w izometrii zaznaczam przesuwami nara. Tak, dokładnie. Zachowujesz te same jakby wymiary, więc tutaj nie ma problemu. Tak, no i potem co? Robię wiele takich szkiców, takich dość szybkich, takich, żeby tylko pokazać sam pomysł, jak ja sobie wyobrażam. Załóżmy, że projektuję szafkę, no to czy ona będzie bardziej szeroka, a niska, czy będzie bardziej wysoka, a węższa.
czy będzie wystawać mocno do przodu, czy będzie miała drzwiczki i jakąś półkę, czy tylko drzwiczki. No tego typu rzeczy. Robię kilka wariantów, tak zwanych iteracji i przesyłam to, żeby to obejrzeli. No i oglądają to tam, to w różnych firmach może być inaczej zorganizowane, kto jest taki decyzyjny. W każdym razie dostaję jakiś feedback, odpowiedź, słuchaj, nam się podoba wersja, która ma półki u góry i drzwiczki na dole, niższa za to szersza, powiedzmy coś takiego, zrób nam pięć takich szafek, które tak będą wyglądały. No i wtedy się robi kolejne iteracje, ale już takie bardziej ukierunkowane. No i powiedzmy, że którąś z nich w końcu zaznaczają na zielone kółko, obok rysują uśmieszek, no i wiadomo, że to trzeba popchnąć dalej, no to wtedy już sobie robię większe zbliżenie, ustawiam tą perspektywę tak dokładnie, wszystkie linie równiutko i robię taki ładny, techniczny rysunek, który przedstawia już tą konkretną szafkę z detalami, no i wtedy pokazuję jeszcze raz, żeby zobaczyli, czy to na pewno wyszło już tak w praniu, jak już jest takie prościutkie i ładne, to czy to nadal wygląda tak dobrze, jak wyglądało, jak było jeszcze takie krzywe, zostawiające nie do powiedzenia. Często wychodzą jakieś techniczne problemy w stylu, że zawiasy przy drzwiach są nie po tej stronie, albo że jakaś tam belka, co ma podpierać, coś jest wyżej niż to, co podpiera, więc go nie podpiera, nie? No jak ja nie jestem ani stolarzem, ani krawcem, ani szewcem, tak jak mówiłem, więc na bieżąco cały czas się wszystkiego człowiek uczy podczas rysowania. No i im dłużej się pracuje, tym więcej tych rzeczy potem się już wie. No, nie popełnia się tak często tych samych błędów, nie? Więc cały czas się człowiek rozwija, idzie do przodu. No i w końcu już jest ta szafka zaakceptowana, no to mi mówią, no to teraz kolor, tekstury, pokazanie, jaki to materiał, więc już tam, gdzie jest drewno, to dorysowuję, że na przykład, czy to mają być takie idealnie proste deski, takie gładkie, wyszlifowane, a może to mają być deski z odrobiną kory, może takie pogryzione przez myszy, może to mają być jakieś takie poobijane deski po rozbiórce, więc to wszystko trzeba pokazać i najlepiej, żeby to dało się, żeby ktoś potrafił to narysować w czytelny sposób, że ktoś patrzy na rysunek, a no, wiem jaki to rodzaj desek, wiem co tam trzeba użyć, nie? Ale jeśli nawet się nie potrafi tego narysować, to chociaż to napisać trzeba. No i w konceptarcie to jest o tyle fajne, to znaczy trzeba umieć rysować, ale jakby w przeciwieństwie do ilustracji ważniejsze jest to, żeby mieć te pomysły albo rozumieć, jak wszystko działa, niż sam rysunek. Sam rysunek nie musi być taki bardzo, nie wiem, hiperrealistyczny czy coś tam. Raczej chodzi o pomysł, o działanie. Kompozycja ma znaczenie, żeby to wszystko miało życie, więc jak ktoś robi jakiś stół, no to na nim postawić solniczkę, pieprzniczkę, talerzyk, jakąś ścierkę ściśniętą, żeby było wiadomo, że ktoś tu siedział, ktoś tego używał, no nie? No tego typu rzeczy, żeby dodać życia. W innym miejscu z kolei musi być super sterylnie, więc trzeba wszystko zrobić równiutko, gdzieś tam jakieś bewele, wszystko poobcinane, żeby ktoś patrząc na to wie, jaki nastrój w nim to wzbudza, nie? Więc taki trochę język, którym się próbuje przekazać pewne idee. No i taki już skończony koncept z kolorami, z cieniami i z jakimiś teksturami, czy to będą tekstury narysowane ręcznie, czy jakieś po prostu nałożone z internetu, no to jak to zostanie zaakceptowane, no to już idzie dalej i ja się domyślam, że wtedy jakiś grafik 3D to ogląda, na tej podstawie rzeźbi. No i zdarza się, że czasami jakieś pytanie się pojawi, że słuchaj, a to co tutaj leży, to jest nożyk, czy długopis, czy co to miało być, nie? No i wtedy trzeba wytłumaczyć, żeby wiedział, co tam ma postawić. Ale tak, zazwyczaj jak już jest koncept zaakceptowany, to dlatego, bo wiedzieli, że już nie będzie aż tak dużo pytań, no, że można to po prostu popchnąć dalej. No i też czasami się zdarza, że jakiś grafik 3D nie zadaje tak dużo pytań, bo nie robi konceptu jeden do jednego, tylko on sobie go mimo wszystko interpretuje, że widzi, jaki tam ma być rodzaj desek, ale to nie znaczy, że każdy sęk da w tym samym miejscu co ja, czy każde pęknięcie, tylko on po prostu po swojemu to trochę zrobi, ale tak, żeby był ten sam klimat. No i wtedy jest mniej pytań, ale też nie jest tak całkiem tak, jak ja zaprojektowałem. Nie? To pewnie zależy też od projektu i może ustaleń, na ile oni sobie mogą pozwolić, prawda? Bo to... Na pewno. W ogóle tak mi się teraz nasunęło takie szybkie pytanie. Czy możesz na przykład projektować, robić koncept całego wnętrza w grze, czy zwykle skupiasz się na jakichś obiektach typu stół, czy tam wiewiórka? Tak, to się łączy ze sobą i to.
Tak, Aha, czyli to może wszystko być trzeba szersze po prostu. projektować. Tak, nawet jakiś tam widok całej mapy z góry i tego typu rzeczy też może się zdarzyć, że w jakieś gry są potrzebne. Czy jakąś całą planetę, czy co by to nie było. Wszystko musi być wcześniej gdzieś tam zaprojektowane, bo powiedzmy, no tak jakby film kręcili, reżyser musi wszystko pokazać, jak on sobie to wyobraża, no to tam też koncept artysta mu to wszystko śmiga i pokazuje mu, że to może wyglądać tak, może wyglądać tak. No i on mówi, nie, no to mi nie pasuje, to jest zbyt inny klimat niż to, co ja czuję, ale to na przykład jest super i będzie takie właśnie, ach, jak ja chciałem, nie? Będzie idealne. Właśnie powiedziałeś o tym, że do końca nie trzeba super rysować, będąc koncept artystą, bo te pomysły się liczą. A czy to oznacza, że zastanawiam się, czy talent i wykształcenie mają znaczenie? To znaczy, talent to jest taki bardzo, bardzo kontrowersyjny temat w świecie artystów, czy takie coś w ogóle istnieje, czy nie. Ja myślę, że Zgadza się. takie mniej konfliktowe słowo to mogą być predyspozycje. No i osobiście uważam, że to ma związek z tym po prostu, co człowiek jako dziecko robił, że jak dużo rysował, no to powiedzmy już te parę tych godzin rysowania ma za sobą i troszkę lepiej przewiduje, jak ruszy ręką, to jaki efekt dostanie na kartce. Natomiast znam osobiście osoby i uczyłem rysowania osoby, które nie rysowały w ogóle jako dziecko. No i po prostu pierwszych parę rysunków wyglądało tak dziecinnie, ale w rysunku jest cała masa takich zasad, których trzeba się trzymać, takich praw, których jak przestrzega się, to wygląda to potem dobrze. I to jest bardzo dużo teorii do nauczenia i potem wypraktykowania, a nie, że ktoś musi mieć jakąś, nie wiem, dodatkową część mózgu czy chromosom, żeby móc rysować. To jest wszystko. Wszystko jest do nauczenia się. Natomiast jest jedna rzecz, której ciężko może być obskoczyć, i to jest pracowitość. Bardzo trudno będzie się nauczyć rysować komuś, kto jest po prostu leniwy. Bo to nie jest tak, że jak się ktoś chce profesjonalnie nauczyć rysowania, to że może sobie rysować raz w tygodniu kwiatek, bo akurat lubi kwiatki i że będzie umiał rysować. To nic mu nie da. Trzeba się przyłożyć, trzeba czasami przeczytać grubą książkę, trzeba potem wykonać z niej ćwiczenia. Te ćwiczenia są często monotonne, bo się robi w kółko i w kółko to samo, aż w końcu zacznie wychodzić. Czasami przez długi czas nie widać w ogóle progresu. Więc jest bardzo dużo takich praw, których trzeba się nauczyć na pamięć, trzeba zapamiętać, jak ich przestrzegać, i dopiero jak się nauczy ich wszystkich przestrzegać, to zaczyna się wychwytywać, w którym miejscu można sobie pozwolić na to, żeby jakieś złamać, nie? No i wtedy się już zaczyna komuś wyrabiać taki prawdziwy styl, bo dużo osób myli styl z manierą. No i co to są maniery, a co to jest styl? Stylistyka to jest świadome działanie. Jakieś świadoma deformacja, albo zmiana, albo złamanie jakichś praw w rysunku, po to, żeby uzyskać efekt, który będzie sprawiał jeszcze fajniejsze wrażenie na widzu. A maniera to jest, krótko mówiąc, jak ktoś nie umie i dlatego mu tak wyszło, nie? Bardzo, bardzo fajna definicja. Zastanawia mnie to, bo jestem architektem i my również bardzo dużo rysujemy, zwłaszcza na studiach, i też robimy dużo takich małych konceptów, zwłaszcza podczas komunikacji z klientem. I właśnie o tym, co opowiadasz, że niekoniecznie tworzymy te ilustracje piękne, cudowne, tylko mają być takim, powiedzmy, językiem komunikacji między nami a klientami, żeby szybko wytłumaczyć, o co chodzi. Zastanawia mnie, czy architekci mogą być koncept artystami, czy ewentualnie słyszałeś o jakichś dobrych architektach, którzy są koncept artystami? Zdecydowanie tak. Słyszałem, więcej znam koncept artystów, którzy mieli wykształcenie architekta, niż tych po ASP, szczerze mówiąc. Ogólnie w Polsce, jak chodzi o studia, to ASP wśród takich profesjonalnych grafików ma średnią opinię. Tam raczej ludzie przykładają się do takich, no przynajmniej moje skojarzenie jest, że do jakiegoś abstrakcyjnego malowania, jakiegoś ekspresjonizmu, historii sztuki, tych takich ciekawostek, które nie są w zawodzie potem potrzebne. Natomiast na architekturze uczysz się perspektywy, uczysz się na pewno różnicowania kreski, żeby dookoła dać trochę grubszą, a w środku cieńsze linie. I już o te dwie rzeczy jesteś do przodu w porównaniu z nimi, nie? Bo to jest niezbędne. Bez tego się nie da. Bez perspektywy będziesz rysować źle.
nie będzie się dało użyć tych rysunków. Bez rozumienia grubości formy, tego, że to ma jakąś grubość i musi się zmieścić w przestrzeni, będziesz rysować źle. A ty już jesteś do przodu o tą wiedzę, Tak, że racja. jak ustawisz Tak. taką grubą ścianę, no to nie stworzysz jakiejś figury niemożliwej na tym projekcie. A widziałem osoby, które po jakimś tam liceum plastycznym miały taki problem, że projektowały budynek, który jak się mu przyjrzałeś, to był w jednym miejscu przyczepione coś było do przodu, w drugim to samo coś było do tyłu, w taki sposób, że to po prostu nie mogłoby istnieć w prawdziwym świecie. Figury Ojej. niemożliwe powstawały, nie? Nie mają rozumienia przestrzennego czasami ludzie, więc zdecydowanie po architekturze jest nawet łatwiej dołączyć. Wiadomo, trochę się trzeba doszkolić, jak chodzi o rysowanie, ale no i tak, jesteś już w stanie zaprojektować sensowny budynek. No to już jest dużo w Duży Concept Arcie. plus. Podobnie się Może nie projektuje potem każdy, ale mebel, nie? powiedzmy, że teoretycznie po ukończeniu studiów powinieneś potrafić zaprojektować No. sensowny budynek. Tak, no, prawda jest taka, że do jakiejkolwiek szkoły by się nie poszło, czy nawet do jakiejś akademii, czy specjalnie nakierunkowanej na to, czy kurs nawet na rysunek, i tak więcej pracy trzeba wykonać potem samemu w domu, więc to Samemu. ostatecznie zależy od tego, jak ktoś się przykłada. A czy są takie uczelnie, które są dedykowane koncept artystom, albo uczelnie, czy jakieś kursy może lepiej to tak definiuje? Kursów jest cała masa w internecie. Dobrze też sprawdzić opinie, które są dobre, no bo tam czasami nawet na YouTubie się reklamy pokazują takich rzeczy, że ja widzę, czemu oni to dali do reklamy, jak to jest źle narysowane. Na pierwszy rzut oka widać, że jest błędnie, a oni jeszcze chcą uczyć innych tego, nie? No ale są takie kursy w stylu CGMA, Udemy, czy masterclassy jakieś. Jest pełno dobrych kursów. Na stronie ArtStation też sporo kursów. Jak ktoś wykupił stronę i wcześniej były płatne, teraz są darmowe i to są bardzo dobrej jakości kursy. Na YouTubie za darmo można na kanale Proko się nauczyć mnóstwo rzeczy. Kanał Proko to jest pierwsze, od czego trzeba zacząć. Jak ktoś od zera chce uczyć się rysunku, Proko TV na YouTubie i od najstarszego filmu do najnowszego po kolei robić i wykonywać ćwiczenia. Da się nauczyć całkiem od zera z YouTube'a. Zresztą w dzisiejszych czasach z YouTube'a się można nauczyć bombę atomową złożyć i wysadzić, to, o czym my mówimy, nie? Dokładnie. Dużo wiedzy dostępnej. W Polsce nie słyszałem o akademii żadnej takiej dedykowanej. Taka najsławniejsza, o której słyszałem w Ameryce, z Jeffa Wattsa Akademia, taka bardzo rzetelna, bardzo solidna i tam ludzie z Disneya, z różnych takich znanych firm pracują. Ogólnie w Polsce mamy wysoki poziom, jak chodzi o concept art. Mam na myśli nie tylko, a może właśnie to też mam na myśli, że w Polsce wychodzą dobre gry, no nie? Wyszedł Dying Light, Wiedźmin Trójka, tam wcześniej jeszcze Call of Juarez i wszystko takie naprawdę solidnie zaprojektowane. I ja pamiętam, że jak jeszcze chodziłem tam właśnie do technikum, to było takie forum Max 3D. Ono dalej istnieje, tylko teraz fora już jakoś przestały się cieszyć taką popularnością jak kiedyś. Więc tak jak kiedyś tam na Maxie było po prostu codziennie po kilka stron nowych rysunków, to teraz jest raz na tydzień może się pojawi jakiś nowy wpis, nie? Przynajmniej jak ostatnio tak tam siedziałem, to tak było. Ale jakby to forum wychowało nam sporo grafików w Polsce, którzy naprawdę dobrze robią swoją pracę. Łącznie z tym, że tam na przykład na tym forum był Wojciech Fus, Dariusz Zabrocki, Piotr Jabłoński, Mateusz Zamiński, masa takich powiedzmy bardzo sławnych polskich koncept artystów, tam Marek Okoń tam był, więc ludzie, którzy brali udział w bardzo dużych produkcjach, po prostu tam wrzucali swoje pierwsze rysunki, jakieś portreciki i pytali o wskazówki ludzi. Było widać, jak oni się po prostu po kolei rozwijają i oni bardzo często na tym forum pisali, jakie ćwiczenia wykonywali. Dostawali bardzo fajny odzew od innych, którzy już byli takimi profesjonalistami. I ja czytając te komentarze po prostu uczyłem się bardzo dużo. Wiedziałem, jakie ćwiczenia działają, jakie to strata czasu, dlaczego nie lubią tak bardzo ASP, a czemu tak bardzo lubią architekturę i wzornictwo projektowe, bo to są te dwa kierunki takie główne, po których ludzie potem pracują w zawodzie. Wzornictwo projektowe i architektura. Czemu polecają bardziej kursy niż pójście na studia jakieś plastyczne i tak dalej, nie? No, więc takie jest w rysunku coś takiego, co się nazywa fundamentals, czyli podstawy. I
I to są właśnie te wszystkie prawa, o których wcześniej mówiłem, że są zasady, których trzeba się po prostu trzymać. No tam są takie rzeczy jak anatomia, perspektywa, różnicowanie kreski, cieniowanie, kolory i to wszystko, kompozycja, dynamika, to się wszystko składa w jedną taką całość. Niektóre rzeczy są ważniejsze, inne mniej, ale jak się je wszystkie opanuje, to wtedy się jest profesjonalistą, nie? Oczywiście mnie jeszcze daleko, według definicji tej, że po prostu pracuję jako robiący coś, no to jestem profesjonalistą, ale według tej definicji, że żeby być pro, po prostu, bo się zna wszystkie zasady i opanowało się wszystko, no to jeszcze mi brakuje trochę. Ponieważ pewnie wiesz, gdzie chcesz dotrzeć. To też zwykle tak jest. Jeżeli już jesteś w tej branży bardzo długo, już wiesz, powiedzmy, ile chcesz jeszcze poświęcić na ten czas, na to czasu, na ten rozwój. Więc zwykle już naprawdę osoby, które są tak zadomowione w jakiejś branży dość dłużej, zwykle mówią sobie: no nie, jeszcze nie jestem profesjonalistą, jeszcze mi dużo brakuje. Zwykle tak jest. Tak, bo po prostu mają świadomość, jak wielki to jest świat, no nie? Tak. Na początku ktoś myśli rysowanie i mu się wyobraża, że jak potrafiłby narysować tylko realistyczny portret, to że już jest mistrzem rysunku i że powinien być sławny po śmierci i tak dalej. A jak się nauczy rysować tego portreta, a potem zobaczy, jak rysują inni, zobaczy, że nie jest w stanie narysować krzesła, a umie twarz, to mu ręce opadają i się dowiaduje, ile jeszcze przed nim, nie? I ostatecznie zasada jest taka, że i jak dużo by się człowiek nie nauczył, zawsze się znajdzie Chińczyk, który to umie lepiej. O. A czy pracujesz w międzynarodowych zespołach? Czy biura, które są w Polsce, zwykle są międzynarodowe, czy złożone głównie z Polaków? Nie jestem pewny, jak jest w pozostałych biurach, ale my pracujemy raczej. Nie, że jakieś uprzedzenie czy coś, po prostu u nas w zespole są sami Polacy na razie. W poprzedniej firmie, gdzie pracowałem, tam kombinowali, żeby zatrudniać osoby z innych krajów. Nie wiem, czy to się po prostu może Polakom opłaca. Mam na myśli, że taki Anglik zatrudni Polaka i mu się opłaca, bo ma taniej pracownika. A temu Polakowi też się opłaca, bo ma lepiej płacone niż w Polsce. Tak, Ale oczywiście. Polak, jakby zatrudnił Anglika, to może być trochę do tyłu, nie? Więc to takie podejrzenie moje, ale nie wiem. Pewnie chodzi też o jakieś produkcje, bo w zależności, no jeżeli już się utrzymuje jakiś team, który pracuje ze sobą dość długo, może lepiej po prostu nie mieszać. To pewnie zależy od jakiejś produkcji. Nie wiem, tak mi się wydaje, przynajmniej tak myślę z perspektywy architektury. Może tak być. Na pewno pracownik, który już długo jest w jakiejś firmie, to na bieżąco jest ze wszystkim i nie trzeba mu Tak. tłumaczyć 2 godziny czegoś, tylko 5 minut, bo Tak. chociaż różnie to bywa. Ale Zależy, jaki ten. pracownik. No, nawet nie chodzi, że zależy jaki pracownik, zależy od tematu. Niektóre są po prostu wymagają większego tłumaczenia. Myślę też, nie jest tak łatwo znaleźć osobę, która będzie rzetelnie pracować przez internet. Różne doświadczenia miałem, różne widziałem rzeczy. Też samemu musiałem się nauczyć troszeczkę takiego myślenia bardziej dojrzałego, że to, że pracujesz przez internet, nie znaczy, że masz cały czas wakacje. I tak trzeba te 8 godzin dziennie siedzieć, tylko że w domu, no nie? I jak już pracuje się z ludźmi, którzy dłużej w tym siedzą, oni bardzo szybko potrafią zauważyć, jeśli ktoś sobie robi żarty i nie pracuje tyle, co obiecał, że będzie pracował. Jeśli coś, co się robi 5 minut, robi 3 dni, no to widzą, że coś jest nie tak, nie? To myśli ktoś, że jakąś super wymówkę wymyśliła, a oni już słyszeli wszystkie możliwe wymówki świata i wiedzą, że tak nie działa, nie? Dokładnie, że pies zjadł zadanie domowe na tej zasadzie. No, My no, no. wszyscy to znamy. Tak, więc to nie przechodzi. A czy są jakieś cechy, które wyróżniają koncept artystów, które koncept artysta powinien posiadać? Jedna z takich ważniejszych cech, na pierwszym miejscu jest pracowitość, tego się nie da przebić. Żeby umieć rysować, czy żeby umieć cokolwiek, żeby umieć grać na gitarze, żeby umieć śpiewać, ktoś musi być pracowity. To talentem się nie nadrobi tego, bo talentem to można być, powiedzmy, tydzień pracy do przodu przed innymi, a w ciągu tygodnia ktoś, kto po prostu będzie rzetelnie robił, wykonywał ćwiczenia, osiągnie ten sam poziom, co osoba z talentem wrodzonym, nie? Natomiast pracowitość to jest podstawa. Druga rzecz to jest pokora. Jedna z rzeczy, którą taką barierę, którą miałem w mózgu jako jeszcze dziecko, którą musiałem
przebić, żeby zacząć rzeczywiście robić jakieś postępy, to było to, że ja myślałem, że ja umiem rysować. Więc jako dziecko narysowałem jakiś samochodzik i rodzice mówili, jak ty ładnie rysujesz, Janik, jak masz talent. A potem zatrudniłem się tam po raz pierwszy w jakiejś firmie i oni mówią, ty nie umiesz rysować, nie? Mówię, jak to? No, Przecież przecież jesteś mama mi ładny, nie? powiedziała. Mama mówiła inaczej, no, oni mówią, no nie, nie umiesz, możesz się nauczyć, masz predyspozycję, ale jeszcze nic nie umiesz, nie? Mówię, jak to, nie dość, że nie umiem, to jeszcze nic, nie? No ale dałem sobie wytłumaczyć, po prostu po kolei mi pokazali, co to znaczy umieć rysować i wtedy zauważyłem, a to faktycznie, no to nie umiem. I dużo osób na tym etapie, to jest dla nich zbyt wiele, że oni nie potrafią rysować i po prostu albo się załamują, albo nie wierzą w to, albo mówią, to ja już nie będę rysował i zaczynają coś innego się uczyć. No to tak nie działa. Po prostu, no powiedz, jak poszłaś na architekturę, to byś się obraziła, gdyby ktoś na pierwszy dzień ci powiedział, ty nie umiesz być architektem. No, jesteś No, pierwszy dzień na tak, studiach, co masz skąd masz umieć? to? Ty dopiero zaczynasz Oczywiście. naukę, nie? A w rysunku z Dokładnie. jakiegoś powodu ta mentalność istnieje, że ktoś jest przekonany, że jest Van Gogiem i że go tylko trzeba chwalić, nie? No i dużo, dużo jest jakichś tam grup na Facebooku, gdzie tylko się chwalą, a jak ktoś powie, że słuchaj, perspektywa jest źle, to zaraz mu napiszą, nie, taki mam styl. No to nie jest styl, tylko maniera, o której już mówiłem wcześniej. Dokładnie, ale przecież właśnie mnie się to nie podoba, że ludzie bardzo unikają takiej konstruktywnej krytyki, bo ja uważam, że to jest bardzo takie dobre, rozwojowe. Przecież dobrze, no ta osoba jest na jakimś tam etapie i nie widzi tego, że robi tą perspektywę, rysuje tę perspektywę źle, więc jeżeli ktoś pokaże jej, że faktycznie tutaj robisz błąd i ten problem, ten błąd zostanie wyeliminowany, to ta osoba automatycznie będzie lepsza i ja nie widzę tu problemu. My tu nie mówimy o hejcie, tu mówimy po prostu o krytyce, która cię rozwija i tyle. Tak, chociaż w dziedzinie sztuki między takimi osobami, które na poważnie to traktują, dla osoby postronnej może być trudno odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki. Na zasadzie, że ktoś napisze komentarz, usta wyglądają jakby były zrobione z plasteliny i nos zrobiłeś strasznego kulfona, no to nie jest hejt. Bo to nadal, on mu powiedział, masz źle narysowany materiał, czyli rozpłyski muszą być nieprawidłowo i nos jest za duży w stosunku do reszty twarzy, źle proporcje, nie? No i wśród takich właśnie osób tam na grupach, jakby taki komentarz przeczytali, to by od razu zbanowali kogoś z grupy, a tam na Maxie 3D to był standard, że w taki sposób do siebie pisali, a jeszcze odpowiedź była, a dzięki, faktycznie, nie? Ja myślę, kurczę, wow. Gościu, który tak dobrze narysował portret, dostał taki komentarz, nie? Taki hejt i jeszcze za to podziękował i wrzucił poprawiony, nie? I to tak mnie trochę wychowało, że nauczyłem się, że ogólnie krytyka, dopóki ktoś ma rację, jest pomocna, nie? Nawet nieważne, czy to, jakim tonem to powie, czy on nie ma sensu mu mówić, o ty co lepszy, czy coś tam, a co to ma do rzeczy? Przecież jeśli Pewnie. jest nos kulfon, to trzeba go poprawić, a nie ma znaczenia, czy ktoś, kto to zauważył, jest lepszy czy gorszy, nie? Pewnie, Więc to ta pracowitość i pokora to są dwie podstawowe rzeczy. I dlatego czasami łatwiej jest nauczyć kogoś, kto nigdy nie rysował, niż osobę, która myśli, że umie rysować, bo umie portret zrobić, nie? No, portret jest jedna z takich pierwszych rzeczy, co się każdy nauczył rysować. To nie jest najtrudniejsze, co może być, nie? Do Nie? A co jest narysowania. takie No trudne? Co nie. jest trudniejszego? Czasami w jakichś skomplikowanych perspektywach narysować jakiś statek kosmiczny na przykład, który ma wiele, wiele detali, żeby wszystko się zgadzało, to może być bardziej wymagające. Są takie rzeczy, przy których ja już bym wolał wyrzeźbić to w 3D i sobie tylko podrysować, niż faktycznie wykreślać wszystko w perspektywie. Anatomia ogólnie też jest skomplikowana i na twarzy też jest anatomia, ale to jest pewien ograniczony zakres i to wszystko. I też dużo mięśni jest zakrytych skórą, tak że w sumie jakby je pominąć, to i tak będzie wiadomo, kto to jest. No ale ręka, rusza ją delikatnie, już jest układ mięśni i układ kości zupełnie inny. Na pamięć tego, nie wiem, czy ktokolwiek zna, chyba tylko Kim Jong-chi. Jest taki Koreańczyk, który rysuje w perspektywie z wyobraźni bezbłędnie wszystko, co tylko by sobie zamarzył. No jest masa trudniejszych rzeczy niż twarz do narysowania. Od twarzy wszyscy zaczynają, to jest pierwszy etap. No. Zgadza się, wszyscy zaczynają od twarzy.
Nawet dzieci, prawda, rysując zwykle ta twarz, jakoś tam próbują takie podstawowe kształty oddać. A jak wyglądała twoja droga od początku, od, nie wiem, zainteresowania się, kiedy się zainteresowałeś tą dziedziną? Bo to w sumie nie jest taki zawód, który był przez stulecia, prawda, jakiś sławny. To jest coś, co tak naprawdę ostatnie lata wyniosły tę profesję trochę wyżej, znaczy powstała ta profesja w ogóle, więc zastanawiam się, skąd to zainteresowanie tutaj, jak wyglądała twoja droga? No więc jeśli chodzi o samo rysowanie, no to ja praktycznie od dziecka coś tam rysowałem, właśnie jakiś tu samochód, tu jakiegoś gościa w kapeluszu, tu coś tam, jakieś komiksy próbowałem robić już jako dziecko i tak jakoś myślałem, że ja już wszystko umiem, tam ktoś mi mówił, a ty będziesz chciał na studio plastyczne iść, ja mówię, przecież ja już umiem rysować. Gdzieś tam był taki moment, że jakąś bardzo fajną ilustrację zobaczyłem i to nawet pamiętam, że to była do moda do gry Mount & Blade. Na ekran wczytywania dali jakąś taką fajną ilustrację, digital painting. Ja nie wiedziałem jeszcze wtedy nawet, czym to jest namalowane. To jest farbami, to jest ołówkiem, kredkami. Jak oni to zrobili? I mi się tam bardzo podobało, że jak się patrzyło na całość, to było widać ilustrację, a jak się patrzyło na szczegóły, to nagle się okazywało, że tam są grube pociągnięcia pędzla. I dla mnie to było coś nowego. Ja nie wiedziałem, że tak się da. Myślałem wcześniej, tak jak większość osób, że szczyt rysunku to jest hiperrealizm, że każdy Tak. detalik najbardziej zastruganym ołówkiem na świecie narysuję dokładnie tak, jak jest, to wtedy jestem mistrzem, nie? A się okazuje, że dużo trudniej jest coś uprościć, żeby nadal wyglądało realistycznie, mimo że tam te ruchy pędzla są bardzo ekonomiczne, nie? No i to był taki pierwszy moment, gdzie myślałem, wow, jak to jest ładne, jak oni to zrobili, czym to jest namalowane, nie? I tam z kolegą w klasie sobie o tym pogadałem, on mi mówi, to jest digital painting, ja jestem na forum, na którym tak rysują, ale oni świetnie to robią, ja cię kręcę, musisz to zobaczyć, nie? I mi pokazał forum Max 3D. No ja na to forum wrzuciłem tam swoich kilka rysunków, no i na drugi dzień jakiś gościu do mnie napisał, hej, słuchaj, czy chciałbyś się nauczyć rysować, robimy gry na telefon i możesz u nas w teamie jako tam pomoc sobie pracować, nie? No i to była praca na początku samym za darmo, że po prostu mogłem rysować i dostawałem feedback. Potem gdzieś tam się trochę rozwinąłem, to jakieś tam małe pieniążki też dostawałem, czy może raczej w formie sprzętu, że przysłali mi O, tablet graficzny, żebym miał na czym rysować, albo jakieś super, słuchawki, coś tam, nie? pewnie. No takie, gdzieś patrzę na to jako tanią siłę roboczą. Po prostu zamiast prawdziwych grafików sobie wzięli dzieci ze szkoły i płacili im słuchawkami. Ale wtedy byłem zadowolony. Pewnie, pewnie. No, przez kilka lat tam pracowałem. Pod koniec gdzieś tam już dorosłem i zacząłem myśleć, zaraz, przecież oni mi nie płacą, nie? I coś tam, i w końcu się pokłóciłem i no, to długa historia, inny temat. Chociaż to też jest dobry moment, żeby zrobić taki apel do początkujących grafików. To jest prawda, że wy nie umiecie rysować. To jest prawda. Ja też nie umiem. Ale to nie znaczy, że macie pracować za darmo. Jeśli macie do wyboru zrobić dla kogoś rysunek za grosze albo za nic, żeby go sobie wsadzić do portfolio, to lepiej zróbcie ten sam rysunek i tylko go sobie wsadźcie do portfolio, a nie dawajcie go temu komuś. Jeśli ktoś chce za darmo grafikę, to nie działa tak, że on za jakiś czas was zatrudni. On was nigdy nie zatrudni. On następnym razem, jak wy będziecie już chcieli pieniądze, weźmie kogoś innego, kto też będzie chciał za darmo. I to się nazywa psucie rynku. Przez to, że graficy się zgadzają pracować za darmo, potem ludzie nie zgadzają się płacić. I jest trudniej znaleźć poważnych klientów. Dokładnie, to jest tak samo, to wygląda w architekturze. Dokładnie tak samo. To jest bardzo przykre. No. I też tutaj podpisuję się pod tym apelem. Tak. Nie róbcie za darmo. Jak ktoś wam powie, zrób mi logo z małpą, która trzyma banana i literkę A z tyłu, to sobie zrób sam dla siebie logo z lwem, który trzyma kawał mięsa i literką B w tle i wrzuć to sobie do portfolio, ale nie dawaj tej osobie. Nie dawaj komuś, kto chce za darmo. Nie wolno. Nie wolno uczyć dziadostwa ludzi. Bo później faktycznie A nie portfolio i tak chcą się lub zbuduje w ten sposób. dokładnie, a poza tym ludzie właśnie nie chcą w ten sposób później wynagradzać osoby, które pracują w tej dziedzinie w jakiś należyty sposób. I to dokładnie tak samo wygląda w architekturze. I to jest bardzo przykre, bo my się tak sami podkładamy, dlatego że nam się wydaje, że to będzie nasz
klient w przyszłości, tak właśnie jak to powiedziałeś przed chwilką. Tak, ale nie będzie. Jak ktoś od początku nie chce płacić, to nie będzie chciał też na końcu. Dokładnie, zgadzam się. To się nie zmienia już. Są ludzie, którzy sobie zrobili super interes z tego, że szukają darmowych pracowników i oni potem już nie szukają płatnych, no bo to nawet nie kalkuluje się, po co ma ktoś szukać płatnego, jak za darmo ma tą samą jakość. Bo też ludzie, którzy każą sobie płacić, bardzo często też dopiero się uczą. I tylko tyle, że mają jakąś ładną stronę internetową czy coś tam, a rysunki na niej są tak samo słabe, nie? Tak jak mówię, że kursy robią w ogóle ludzie, na których nie potrafią rysować i chcą uczyć innych i biorą za to kupę pieniędzy, a potem osoby, które umieją tyle samo albo trochę lepiej, chcą za darmo komuś coś tam zrobić. Dokładnie. Za darmo to możecie mamie kwiatki narysować. A właśnie interesuje mnie, bo powiedziałeś o tym portfolio przed chwilką. Jak powinno wyglądać portfolio koncept artysty w takim razie? Jak je budować, skoro nie należy dawać za darmo swoich pomysłów na lewo i na prawo? Tak, złożony temat. Dobrze jest pokazywać to, co się umie, więc wybrać oczywiście najlepsze swoje prace, ale w wypadku koncept artu jest bardzo ważna jakaś taka, jak to powiedzieć, rozpiętość tematów. Chodzi o to, żeby pokazać, że się potrafi różne rzeczy rysować. Dużo osób ma tak zwany comfort zone i na przykład ja rysuję tylko zwierzęta, no nie? I myślą, że złapią pracę, w której będą tylko zwierzęta potrzebne. To tak nie działa, nie. Koncept artysta musi umieć narysować i zwierzę, i człowieka, i statek kosmiczny, i średniowieczny zamek, i krzesło, i biurko, i wszystkie takie rzeczy. Więc dobrze, żeby pokazać, że się umie robić meble, to, no, ogólnie hard surface, różne takie rzeczy w perspektywie, które tam jakieś budynki, statki, samoloty, pokazać, że się umie robić postacie, się umie nadać charakter tym postaciom, no, bo w wypadku koncept artu bardzo ważne jest dodawanie życia do rzeczy, żeby nie tylko zrobić biurko, ale jeszcze na tym biurku, żeby było coś tam cyrklem wyskrobane, żeby była przyklejona naklejka, żeby stał kwiatek, coś tam, żeby to po prostu wyglądało na używane. Bardzo ważne jest też to, żeby kompozycję mieć dobrą. No ale dobra, bo wracamy do tego tematu portfolio. Pewna rozpiętość stylistyki też, no bo koncept artysta pracuje w zespole i oni wszyscy muszą się dopasować do jakiegoś stylu. Zazwyczaj tak jest, że koncept arty mają być spójne, mimo że rysuje je wiele osób, więc mimo tego, że pracuje kilka osób, to oni próbują w miarę podobnie do siebie rysować, więc dobrze, żeby mieć w różnych stylach. Jedną ilustrację wrzucić komiksową, inną realistyczną, jedną digital painting, a inną kartunową, żeby pokazać, ja się umiem dopasować, nie? Taki musi być przekaz portfolio czyjegoś. No, ja mam, w moim portfolio mam bardzo dużo różnych stylistyk, no i też w tych stylistykach ja rysowałem wiele ilustracji do momentu, aż były na tyle dobre, że tą ostatnią wrzucałem na portfolio, nie? Więc to nie jest też tak, że wystarczy jedną ilustrację zrobić, wrzucić i mam portfolio. To jest kwestia nauczyć się całej stylistyki i pokazać, że się ją opanowało. To taki powinien być cel portfolio. No i fajnie pokazać jest proces swój, żeby też pracodawca widział, że ktoś jest uporządkowany, bo to jest może kolejna cecha, którą nie poruszyłem, z którą ja bardzo mocno muszę pracować, żeby być uporządkowany. Przy pracy z takimi dużymi zespołami wszystkie pliki muszą być ładnie ponazywane, wszystkie warstwy wewnątrz projektu muszą być nazwane, bo jest w każdym momencie możliwe, że powiedzą ci, wiesz co, zostaw to, daj to jemu, on dokończy, a ty zrobisz coś innego. No ja muszę mu to w sekundę przesłać, a on musi od razu wiedzieć, co gdzie jest i na tym pracować, nie? Więc i to jest tylko przykład, a to jest na całą pracę się przekłada uporządkowanie. Warto jako taką namiastkę tego, żeby pokazać, hej, ja jestem uporządkowany, pokazać swój proces twórczy i ładnie poukładać w sensowny sposób, nawet w formie tabelki, jak to wyglądało. Pierwsze te initial drawings, parę szkiców, potem wybrany jeden, trochę lepiej narysowany, w trzech wariantach na przykład i potem końcowa wersja z kolorami, cieniem i tak dalej. Jakoś tam, no nie wiem, jakoś fajnie można to zaprezentować. Tam ludzie to na tysiące sposobów robią, żeby pokazać, że ja mam proces, który da się powtórzyć, którego ja umiem się trzymać od początku do końca, bo to też jest ważne, żeby ktoś nie zaczął jednym procesem, dokończył drugim i w końcu nie wie sam, jak to zrobił i coś mu wyszło, ale nie umie zrobić drugiego projektu takiego samego. Więc to jest ważne, żeby pokazać kilka takich
etapów od początku do końca, żeby zasugerować, że umie się w taki sposób pracować, nie? Czyli to są główne takie elementy tego portfolio, które powinny znaleźć się w portfolio. A czy warto pokazywać progres? Czyli na przykład, że To jakiś nie w początkowy. portfolio. Nie w portfolio. Nie Nie. ma to wartości żadnej w portfolio. To progres to jest takie. To jest dla siebie bardziej, żeby jak się mam moment, w którym się myśli, ojejku, jak ja słabo rysuję, bo to cyklicznie wraca co jakiś czas, że patrzy się na swój rysunek świeżo narysowany i się myśli, kurczę, jestem gorszy niż byłem, nie? Ja jednak nie umiem rysować. To jest taki etap, który się cały czas powtarza, a po nim jakiś czas później przychodzi etap, ale ja jestem świetny, jestem najlepszy na świecie, nie? I to jest po prostu taki cykl, bo nabiera się znajomość teorii. I wtedy się myśli, że się jest słaby, potem się do tej teorii swoją praktykę dopasowuje, myśli się, że się jest lepszy, a potem się poznaje kolejną teorię i się znowu czuje człowiek słaby, nie? Więc wtedy warto sobie zobaczyć sprzed kilku lat swoje rysunki i zobaczyć, nie, no faktycznie jestem lepszy niż byłem, nie? Żeby się po prostu nie zdemotywować, żeby czuć znowu siłę do tego rysowania, ale w portfolio, no nie wiem, jako jakaś tam ciekawostka, ale powiedzmy, że pracodawcę nie interesuje czyjeś życie personalne. Pokazać swój progres to jest tak, jakby pokazać zdjęcie, że się ma ładnego pieska. No, no fajnie, no ale co z tego, nie? Najważniejszy jest w tym wypadku rezultat, prawda? Tak, tak. No wiadomo, jak ktoś przez kilka lat układa portfolio, no to da się cofnąć do początku i zobaczyć, jakie prace robił wcześniej, ale pracodawcę interesuje, co on umie teraz, nie? Tak, zgadza To się. mu jest potrzebne. Damian, mam ostatnie pytanie dla ciebie. Gdzie można cię znaleźć w sieci? Okej, okay, no więc mam na Facebooku, nie wiem jak to nazwać, fanpage, stronę Arte de Damian Rozpędek. Mam też kanał na YouTubie Damian Rozpędek. No i tu można mnie znaleźć. Tak, jeszcze na ArtStation mam konto Damian Rozpędek i można tam zobaczyć po prostu moje portfolio właśnie na ArtStation. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Było super inspirująco. Dzięki, że przeniosłeś nas właśnie w ten świat koncept artysty. Dziękuję bardzo. Też bardzo mi miło, fajnie było spędzić czas i trochę się uzewnętrznić. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Damianem Rozpędkiem do końca. Mam nadzieję, że dostarczyła ci dużo przydatnych informacji o pracy koncept artysty. Daj znać, jak podobał się odcinek. Możesz mnie znaleźć na YouTube, Spotify, Instagram, Facebook jako Klaudia Borowiec Podcast. Chętnie odpowiem na każdy komentarz zadany poniżej lub wiadomość prywatną. Dlatego śmiało piszcie. Pozdrawiam cię z Wysp Owczych i do usłyszenia następnym razem. Klaudia Borowiec.